Sędzia Nixon, 53 l. wyjawiła prawdę na temat ojca jej najmłodszego syna. Gwiazda seksu w Wielkim Mieście w 1988 roku wyszła za mąż fotografa Dynego Mozesa. Para doczekała się dwojga dzieci, syna i córki, która jakiś czas temu postanowiła zmienić płeć. Reklama niestety, ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i para rozwiodła się w 2003 roku. Co ciekawe, niedługo później Cynthia Nixon związała się z et. kobietą. Jej wybranką została, Christine Marinoni. W 2012 roku para wzięła ślub. Rok wcześniej ukochana aktorki urodziła syna, Maxa. Siedem latek jest oczkiem w głowie swoich mam. Dotąd jednak żadna z nich nie chciała zdradzić, kto jest ojcem chłopca. Aż do teraz. Cyntcia Nixon w końcu przerwała milczenie i wyjawiła skrywaną dotąd prawdę. Na Instagramie zamieściła zdjęcie z synkiem oraz projektantem kostiumów, Michaelem Growlerem. Mężczyzna pomaga przymierzać chłopcu kostium na Halloween. W opisie napisała, kiedy twój, tata jest kostiumologiem, a ty zawsze chciałeś mieć przebranie penne Wisea. Tym samym zdradziła, że to właśnie growler jest ojcem chłopca, co było niemałym zaskoczeniem dla wielu jej fanów. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.